To co, dzień dobry Doroto, dzień dobry Państwu, albo nawet dobry wieczór. Właśnie. Witamy pięknie. Teksty wszystkie Stella. Babcie. Tak, i witamy dzisiaj, Jacku, chyba babcie Starzyki i Starków, tak najbardziej, bo to jest ich weekend, tak myślę, że te dziecka takie zarobione przez cały tydzień, to tak mają teraz czas, żeby przy jakim kołoczu i fajnej herbatce z zielince siednąć u swoich dziadków i kapkę poświętować. Także wszystkich dziadków, babcie bardzo serdecznie witamy. Tak, i pozdrawiamy. Tym bardziej, że Doroto, nie chce cię tutaj niepokoić ani siebie, ale też będziemy i babcią, i dziadkiem. Myślę, że ja szybciej niż ty. Zostawmy może te kwestie. Ja czasami, wiesz co, czasami po dniu pracy czuję się takim trochę dziadkiem albo dziadem. Ale zostawmy to, może to też niebezpieczny wszystko temat. Smog, wiesz, to wszystko no tak. Smog, Jacku, także to wiesz, to byłby tutaj dłuższy temat, a my zaś czasu nie mamy, bo ja mam dla ciebie zagadki. No właśnie, ja tak odsuwam to, wiesz, i staram się cię zagadać, ale niestety. A ja sobie odbiję w następnym odcinku, też będzie 5 słów i zwrotów. To co, masz przygotowane coś dla mnie? Tak. Tak, zacznij od prostych rzeczy może, żebym się tak nie od razu, wiesz, ja co do synka, to mam tu strasznie proste rzeczy do ciebie. Okay. No i tak zaczynamy se na początek, bo mówisz, że jest wieczór, a to emisja też żyje w wieczór. Mm-hmm. Ja, no więc nie wieczór, więc możemy już tak kapeczkę coś tam tego. No i pierwsze słowo do ciebie to jest lajbik. O, na pewno słyszałem. I na pewno twoja podpowiedź z wieczorem trochę, aha, chyba że, a powiedz mi, ty masz teraz to na sobie? No to każda kobieta powinna nosić, no. To już wiem, co to jest, to jest biustonosz. No bardzo ładnie. Chyba, tak? To super. No tak, to, i ja cię muszę pochwalić strasznie, Jacek, bo ja byłam kiedyś na takim spotkaniu i był prezydent, nie będę mówić Kiery, a z Wiśle to będą wiedzieć, kiedy to był prezydent. Było takie spotkanie z Adamem Małyszem. No i prezydent też tam siedział w wiślańskim amfiteatrze. Nie wiedział, co to jest lajbik, także że się lepszy niż prezydent. O. Może jak będą jakieś wybory, to się zastanów, czy nie będziesz kandydował kapkę. Nie. Z dala od polityki. Jedyną politykę to we własnym M2. M2 metry kwadratowe w tym znaczeniu. Dobrze, 20 metrów. Tak, dobrze, czyli mam jeden punkt, to już dobrze, bo to już tak człowiek jeden trochę odetchnie. Tak, super, tak, dzięki. Tak, tak. Dobra, no to następny to jest Achtlik. O ja, to tak trochę z niemiecka, takie Achtung się mi trochę włączyło. No to albo... wiesz, no to z niemiecka to dobrze, bo to tak chyba pozaborowo tutaj trochę, ale... Okej. A możesz mi jakieś 3 podpowiedzi dać? Bo kojarzy mi się z 8 też, ale nie wiem, czy to dobre. Nie. Znaczy może, nie wiem, bardziej z 7 albo 0,7, albo najbardziej to z miodulą. To je, bez tego nie ma dożynek, także... Okej, okay, tak dobrze. To tutaj jest. A jakbyś mi podała jeszcze 3 podpowiedzi, takie ABC, tak jak się w szkole czasami... ABC, no dobra, no to jak ABC... Bo nie chcę no palnąć czegoś głupiego. Tak. Mhm. Dobrze, to będzie w takim razie Achtlik, to będzie na przykład półlitrowa butelka, będzie kieliszek i będzie na przykład Achtlik, to jest taka dobra zabawa. Dobra, kieliszek. To mi już zasugerowało dobrą odpowiedź. Tak mi się wydaje. Tak, tak? Dobrze. Dobrze, Jacku, poszło ci to dobrze. Nadajesz się na dożynki. No ale to też oprócz dożynek, to na Śląsku Cieszyńskim żyje się na co dzień. No i kolejne już tu masz z podpowiedzią. To jest chudojewa. Chudojewa? Tak, chudojewa. Kojarzy mi się z chudą Ewą. No tak myślałam, że ci się skojarzy. To jest taki faktycznie gant skojarzeni do facetów, no ale chudojewa to nie jest Ewa. To mnie zaskoczyłaś. To nie wiem chyba. To jest jeden wyraz czy dwa? To co to jest? To jest tak? To no, jest jeden? Chudojewa to są dwa. Nie, to są dwa wyrazy. No i ja ci może podpowiem, że to bardziej do kuchni byś się teraz musiał udać, co by zgadnąć, co to chudojewa. Jest chudojewa. Nie wiem, chochla na zupę. No, chochla to nie ma, ale coś koło zupy, no. Chudojewa, jakaś przyprawa? Nie.
Nie, chudo mnie, że słuchaj, Jacek, trudno. Nie ma, musisz przegrać, bo to też nie możesz wszystko wygrać. No nie mogę, tak. No to, to muszę mieć zero. A co to jest? Przemysław Losę wygrał wszystko, to nie możesz być taki, jak on, bo się obraził. Nie wygrał wszystko. Nie wygrał wszystko. A nie wygrał wszystko. Nie, nie, nie. Tak, przepraszam. No to tym bardziej nie możesz wygrać nie, wszystkiego. Nie, nie, zgadza się. Co to jest? To jest zupa na bazie kwaśnego mleka, albo serwatki, albo maślanki z ziemniakami, wędzonym boczkiem, cebulą, czosnkiem, przyprawami. Jeszcze tam jajko, mąka, no generalnie chudą Jewę to gospodyni gotowały tak na co dzień, jak już nie miały co uważać, jak to mówią. To jest taka zupa właśnie z tego, co zawsze było w chałupie na Śląsku Cieszyńskim. Super, okay, została zresztą wpisana, słuchaj, na listy takich regionalnych produktów, więc możemy się nią chwalić. No. O, świetnie, to dobrze wiedzieć. To zawsze, zawsze człowiek się czegoś dowie. No to dobrze, to super. To mamy, dobrze, liczę 2 punkty na 3, tak? Tak, 2 punkty na 3 ci możemy przyznać. No bo... Super, ale jeszcze masz dla mnie 2 zagadki. No, jeszcze mam, słuchaj, no to najpierw może tutaj do tego achtylika dojdziemy. No i nadżyty. A, to wiem. To wiem. To jest człowiek, który jest pod wpływem alkoholu, nazwijmy to tak ładnie, obrazowo. Że taki no, jest tak. Już dobrze wstawiony. Tak. No ja to najczęściej gospodynie, witając swoich mężów z wałkiem w ręku, mówią, że się chopie nadżyty i idź stąd. A, tak, to znam. Słyszałem dobrze, po prostu. Dobrze. Nie, że o mnie, tylko tak w ogóle słyszałem. Tak w ogóle słyszałeś? Mieście, no to dobrze, tak. Dobrze. Nie, Jacku, ty się bardzo dobrze tu nam prowadzisz, zawsze jesteś pod krawatem. I prawie zawsze. Tak, dzisiaj jestem pod golfem. Dzisiaj jestem pod golfem, bo zimno no, się zrobiło. Takie czasy, wiesz, no. Przestawić rzecz. Dobrze, to jeszcze jeden masz dla mnie? Tak, jeszcze jeden. No to znowu do damskiej szafy może wskoczmy, bo jak ci tak dobrze szło z tą damską szafą, to wybiglowany. A, to wiem, bo ostatnio nawet chyba pod postem Przemysława było, ktoś zamieścił taki komentarz, że koszula jest wybiglowana i ktoś drugi napisał, że to słowo zrobiło mu dzień, że tak powiem, czyli uprasowane, wyprasowane, wszystko jest eleganckie tutaj, wszystkie wyprasowane po prostu, tak? Tak, wyprasowane. A jak jest kabotek damski, wiesz jak wygląda kabotek damski? Tak. No, no to bym nawet powiedzieli, że musi być wybiglowany i wyszkrobiony. A, okej. Okay. I wykrochmalony. A wyszkrobiony, czyli wykrochmalony. No właśnie. Tak, właśnie. No to super. Czyli nie jest tak źle. Proszę Państwa, zawsze się czegoś uczymy z każdym odcinkiem. Doroto, mam nadzieję, że też sobie tak świetnie poradzisz jak ja i Przemek. No mam nadzieję. Ja już tutaj rychtuję sobie słownik Śląska Cieszyńskiego. Codziennie sobie tam czytam. Dobrze, a przy jakiej literze jesteś? Na razie jestem, wiesz, no, przy achtliku. Czyli... A, to dobrze, czyli mogę spokojnie drugą część alfabetu, możesz, tak, od tak, P do Z. Tak, tak, dobrze. Tak, tak, spokojnie. Dobrze. Spokojnie możesz. Dodam o jakieś 400 stron, także... Tak, no to w takim razie w przyszłym tygodniu nagrywamy i ja będę zadawał ci jakieś pytania, tak? Dobrze. Ale też czy jakąś kategorię chcesz? Wiesz? Dobrze. Czy jakąś nie, kategorię nie, chcesz? Może być też takie, wiesz, życie codzienne może być, wiesz? Dobrze. No to proszę Państwa, teksty Stella z życia wzięte w przyszłym tygodniu również zapraszamy. Życzymy Państwu dobrego weekendu. Żegnamy się. Czy masz jeszcze jakieś słowo, Doroto, na zakończenie? Takie nie, mądre? Już może wystarczy. Nie, dzisiaj nie było zbyt mądrych słów, no ale to myślę, że takie będą wzbudzane emocje, bo tak siedzimy w tych chałupach, nie? Każdy się dziwo na tego swojego chopa, na tą swoją babę. No i tak przynajmniej się może kapkę uśmiechnijcie do siebie. Tak, tak może właśnie. Ten uśmiech tak nam jest lepiej. Potrzebny. Uśmiech i zdrowie. Dobrze. W tej pandemii. Zgadza się. To w takim razie do następnego odcinka. Dziękujemy Państwu za zobaczenie nas i 4 punkty na 5. Całkiem dobry wynik. Dyplom bardzo się należy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze. No to w takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia.